Witam Was w kolejnym odcinku z MotoGP24. W poprzednim odcinku mieliśmy rundę na torze Misano. Tutaj zająłem trzecie miejsce. Była tam szansa w pewnym momencie, żeby powalczyć nawet i o zwycięstwo, ale jak już tam przeciwnicy potem odjechali, to już nic się nie dało więcej zrobić. Teraz pora na Indie. Rozpoczynamy tą azjatycką część sezonu. Pora najpierw na kwalifikacje. Wyścig będzie miał 9 okrążeń. A ja w generalce, cóż, mam już nowego rywala. Dotychczas to właśnie David Alonso, kolega z zespołu, walczył ze mną tutaj. Był na drugim miejscu w generalce, a teraz na drugim miejscu w generalce jest Joshua Watley. Więc to na niego teraz trzeba najbardziej patrzeć. Na razie jeszcze nie uzyskał czasu, ale już zaraz będzie miał. No to my już możemy się przygotować na wyjazd, na tor. Indie to jest trudny teren. Spodziewam się tutaj dosyć trudnego wyścigu. Coś może jak Aragon. Ktoś się przewrócił tutaj. Tak, to byłem ja. Nie, ale ktoś tam na serio z lewej strony leżał. Ogden, bo to tam widać, dopiero wstaje. Bertela się też przewrócił, chyba. No zamieszanie trochę tym pierwszym zakręcie tutaj małe. Drugi wyjazd za tor. Ale to już sobie mogę cofnąć. Nie będę się tak te 4 razy przewracał. Myślę, że sobie jeszcze spokojnie puszczę tutaj Ogdena i tam jeszcze ktoś z tyłu jedzie. Niech sobie jadą. Jeszcze ten jeden zawodnik. No i zanim jak widać jest dużo, dużo wolnego miejsca na torze, dużo wolnej przestrzeni. A i tu Watley i Holgado jadą. Tu właśnie to jest takie miejsce, gdzie bierze obydwa koła się uślizgują. Jeszcze tylko lewy zakręt i zaczynamy tutaj nasze kwalifikacje. Zaczynamy niezbyt dobrze te kwalifikacje, bo to nie był optymalny wyjazd na prostą. Watley też zaczyna oczywiście walkę o jak najlepszy czas. Ten na 14 miejscu, 3 czerwone sektory. I jest teraz na pierwszym miejscu.
No nie, tego nazwiska nie kojarzę. Ale jest na pierwszym miejscu, a to znaczy, że będziemy się tutaj poprawiać na pewno. No, jestem ciekawy oczywiście, co Watley to pokaże. Niestety, tego się właśnie obawiałem. To jest taki zakręt, gdzie trzeba uważać z tym, kiedy się gaz otwiera. Można łatwo wylecieć. Słaby ostatni zakręt niestety. Jeszcze teraz podniesiony przód. Szkoda, to było dobre okrążenie, ale w ostatnim zakręcie wszystko poszło. Watley na drugim miejscu już jest. No tylko teraz mi tutaj nie przeszkodź. To jest to. To jest dokładnie to, niestety. Zawodnicy, którzy wyjeżdżają z boksu, ich kompletnie nie obchodzi, co się dzieje na torze. No i z tego okrążenia już nic nie będzie. Zostanie mi jeszcze jedno okrążenie. Ale czasem aż taką mam ochotę po prostu, żeby wjechać w tego, co przede mną jedzie. No bo to jest naprawdę, no, ile lat już to MotoGP ma. I nie ma czegoś takiego, że zawodnik, który wyjeżdża z boksu, po prostu ustępuje miejsca tym, którzy są na torze. Gdzieś tam usuwa się, no, na bok. A ci zawodnicy tutaj, dosłownie wyjazd z boksu i już jazda na 100%. Nic ich nie obchodzi, kto jest tam z przodu, z tyłu. No tak są tutaj zaprogramowani niestety. I to już, no, mówię, od wielu, wielu lat tak jest w MotoGP, że ktoś, kto wyjeżdża z boksu, nie ustąpi ci. Nie ustąpi ci w ogóle miejsca. Pojechaliśmy sobie teraz jak Formuła 1. Oni tędy jeździli. Czas oczywiście mam na jedno okrążenie. No i tak, no, na razie mam czwarte pole startowe. To nie jest tragedia. Do tego, do trzeciego zawodnika, czyli do pierwszego rzędu, brakło niewiele. Brakło po prostu lepszego wyjścia z ostatniego zakrętu. Watley teraz zaawansował na pole position. No to już widzę, że w tym wyścigu będzie ciekawie naprawdę. Watley pewnie odjedzie. A ja tutaj też już okrążenie rozwaliłem. Watley zrobił ponad sekundę czas lepszy ode mnie. Jak takie będzie miał tempo w wyścigu, to do zobaczenia. To nie był dobry przejazd. Jestem szykany, już mam prawie sekundę straty. Nie.
Czyli będzie, nikt się nie poprawia raczej. Nie, już raczej nikt nie poprawia. No to mamy... Mamy czwarte miejsce. The results of the second Moto3 qualifying session. That's the end of our broadcast for today, and we look forward to seeing you tomorrow. Alonso nie zrobił czasu. Nie wiem, co się stało, ale Alonso nie zrobił czasu. Ogden też fatalnie, 17 miejsce, no to dobra, ale właśnie Watley jest na pole position. India. We are live from the Budd Circuit, where a thrilling day of motorcycle racing awaits us. After a long weekend, the race is finally about to start. We're on the starting grid. We're ready for the lights to go out here at the Budd Circuit. Just a few moments more and... No, Ogden na przykład i Alonso na pewno się będą przebijać do przodu. Ale tak, Watley to pewnie zginie zaraz tam z przodu. Już lekki kontakt w pierwszym zakręcie. Spadłem parę miejsc do tyłu. I tutaj mnie wyrzuciło. Za wcześnie zaczynałem otwierać gaz. Siódme miejsce aktualnie. Tu jeszcze myślę, że wyprzedzę. Ruedę też. No, prędkość maksymalna to jest coś niesamowitego. Zawsze na każdym torze prędkością maksymalną robię przeciwników. Nie wiem, czy to jest nawet realne, że aż taką przewagę prędkości maksymalnej mam nad niektórymi. Żeby ktoś podjął walkę z tym Watleyem. Za chwilę kończymy to pierwsze okrążenie. Bertele jest za mną, no to też będzie trudny przeciwnik. Już się mi tutaj pokazywał. Gdzieś tam z tyłu jakaś przewrotka musiała być. I teraz jedzie Bertelem przede mną, ale nie na długo. No teraz akurat nie ma tej przewagi prędkości. No to ja pod koniec dopiero odpaliłem. Ale Bertel będzie tutaj próbował wchodzić. Wylądowałem poza torem przez to. Próbowałem trochę innego przejazdu przez tą szykanę. No ten Munoz, co jest na trzecim miejscu, tak jakby tutaj delikatnie trzymał tą grupkę.
Bartaja trochę pojechał teraz z dziwną linią. No tutaj ich nie wyprzedzę raczej. Oni tutaj hamują później niż ja do tego zakrętu. Ale mogę ich tutaj chętnie spróbować wypchnąć. No i żeby udało się jeszcze tutaj utrzymać z tymi zawodnikami. No Watley oczywiście i ten Lun już odjechali. A to jest szybko, za szybko to jest, za szybko. Więc muszę jechać prosto. Często mam problem z tym pierwszym zakrętem jeszcze, żeby wyczuć ten punkt hamowania. No i spadłem na koniec stawki. Tutaj tej, co jedziemy sobie. Mogę jeszcze się tylko próbować holować. Nie mówcie mi, że to już jest Alonso. Alonso już odrobił tą swoją stratę, którą miał. Tak daleko był, a już tutaj jedzie z nami. Już tutaj... Ale się przewrócił teraz z tym wszystkim. Ale cóż, jej aut jest. Zgodnie z tym, co robię w tych wyścigach, no ja tam swojej winy nie widziałem w tej przewrotce Alonso, więc tego nie cofnę. No tutaj zrobię ostrzeżenie pierwsze. A ten Bartele już jest trzeci, no on raczej odjedzie. Ten Munoz się za nim nie utrzyma. A tam z przodu ten Lun prowadzi. Jakby mu się udało to prowadzenie utrzymać do końca wyścigu i nawet, to było pięknie. Bo Lun raczej nie jest zagrożeniem w generalce dla mnie, z tego co mi się wydaje. Przynajmniej na razie nie jest. Po tych trzech okrążeniach jestem na piątym miejscu. Do tego Munoza będę atakował. Ale muszę uważać z tym hamowaniem. Znowu nie trafię w zakręt. Tutaj będzie mi wyprzedzał pewnie. Będzie się wciskał. Szybko w tunel. Za Muniozem. A Bertel już odjechał daleko. Sekunda. No, odjechał już daleko. No, a teraz kompletnie nie trafiłem też ten zakręt. Watley wyszedł na prowadzenie. Złe wieści. Drugie ostrzeżenie zapałem. Czy Watley już dowiedzie do mety za zwycięstwo? Aj, wysiadka. I strata czasu na tym niestety.
Bardzo dużo teraz straciłem. 2 sekundy Bertele już jest, to już jest nie do odrobienia. No już niestety jest nie do odrobienia w tym wyścigu. Jeszcze patrząc oczywiście na tą moją dyspozycję na tym torze. Jedyna nadzieja dla mnie w tym wyścigu jeszcze, pokazują teraz tą generalkę. No Watley będzie tracił 34 punkty, co ja teraz w ogóle zrobiłem. Interesowało mnie wszystko, tylko nie to, co się dzieje na torze. I zrobię ostrzeżenie za to? Tak, żeby za to, że mnie wypchnął za tor, zrobiłem ostrzeżenie. To jest trzecie. Czyli 34 punkty Watley będzie dał do mnie straty. Jeśli się zakończy to tak jak teraz, może się to może coś pozmieniać. Zarówno na jego, jak i na moją niekorzyść. Pięć okrążeń mamy za nami, zostało jeszcze 4. I za to też dostałem ostrzeżenie, także ja już jestem na limicie. Jakiekolwiek ścięcie toru to już jest long lap penalty. Nie, to nie to, to jest to miejsce. Ale tym razem mi nie dali. To też by było long run penalty. W tym miejscu złapałem już co najmniej 2 ostrzeżenia. Bertele 3 sekundy, a w międzyczasie Watley stracił prowadzenie. Nie wiem, kiedy to się stało. Tutaj na prostej będzie się draftował ten Watley, będzie pewnie atakował pod koniec. Ja ich tam widzę, to są takie 2 małe punkty z przodu. I Watley wyszedł na prowadzenie z powrotem. Przynajmniej to nie jest tak, że Watley odjechał, tam jest non-stop walka o to prowadzenie.
Znowu się nabrałem na to miejsce i na ten moment otwarcia gazu. A teraz... Nie, teraz znowu jeszcze... W taki sposób to nie zarobię tej kary. Dwa okrążenia. Potrzebuję, żeby te okrążenia były dobre obydwa. Rueda, nie mogę Ruedzie tam dać jakichkolwiek podstaw do tego, żeby mi odebrać to czwarte miejsce. No właśnie, a co ja robię? Daję mu podstawy oczywiście. No pewnie, teraz dosłownie będę psuł wszystko, co popadnie. Miałem 1,5 sekundy przewagi i nic nie mam. Wystarczyło, wystarczyło, że zacząłem mówić o tym, że trzeba dobrze jechać dwa okrążenia i 1,5 sekundy przewagi momentalnie zniknęło. Bunia stał jest piąty. No niech oni tam walczą ze sobą. Lunta sprowadzi. Sekunda przewagi nad Ruedą. I zaczynamy ostatnie okrążenie. W takiej sytuacji 39 punktów będę miał nad Watleyem przewagi. No lepiej to wygląda niż jakby oczywiście Watley wygrał. Jakby miał 34 zamiast 39 punktów straty. Bo teraz, no Lun musi teraz przetrwać tą prostą. Lun musi teraz przetrwać tą prostą. Ja widzę, że on ma taką delikatną przewagę. Ma przewagę, ale teraz Watley będzie atakował. Będzie go tam atakował. I właśnie zabrał mu to prowadzenie. To zrobił naprawdę w najgorszym miejscu dla mnie też, że zabrał mu prowadzenie tutaj. Lun już go nie wyprzedzi teraz. Nie wyprzedzi go teraz już. Nie ma gdzie już tego zrobić, niestety. A ja oczywiście na ostatnim okrążeniu, na ostatnich tych momentach, no mogę i stracić to. Mogę i stracić i stracę. Tak jest.
Nie będzie? Czy będzie czwarte miejsce? Będzie, będzie czwarte miejsce, ale ledwo. Alun nie dał rady. Watley wygrał i w generalce 34 punkty przewagi mam nad nim. No w sumie mogło być gorzej. Mogło być gorzej, naprawdę. Bo widać tutaj po tych czasach, że nawet i na 8 miejscu nawet nie mogłem skończyć ten wyścig. 34 punkty przewagi nad Watleyem. Bertele jest teraz na trzecim miejscu. Czyli no, Watley i Bertele. Lunetta, to tak się nazywa. Watley i Bertele to są goście, którzy mnie teraz interesują w tych najbliższych wyścigach. Teraz Indonezja. Indonezja i tutaj widzę, że tak jest. Tutaj też 9 okrążeń, ale jeśli chodzi o pogodę, pierwszy trening będzie istotny, bo w drugim będzie padało i też nie mogę sobie pozwolić na to, żeby być w Q1, bo tutaj też coś będzie deszczowo. No to kończymy ten odcinek. Tutaj jeszcze patrząc, Australia, Tajlandia to są rundy, które mogą mi sprzyjać. Japonia może być ciężka. Indonezja zobaczymy. Jeszcze ten Sepang i Walencja. Ogółem zostało jeszcze 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 wyścigów jeszcze do końca tego sezonu. 34 punkty przewagi w generalce. Dużo i mało. Za ten odcinek dziękuję i do zobaczenia w kolejnym.